No to kita! Witajcie! Dzisiaj akcja wapnowanie pola na dwa ursusy. Kolega widz podrzucił ten pomysł, miało być na dwa ciapki, ale wyjdzie na 60 i ciapka. Ursus 25 z turem RCW2 i 60. Wszystko przygotowane. Jedziemy! Jedziemy ładować! No i jedzie kolega. Ja mam tutaj już łyżkę załadowaną. No i jest. Pojechał po szpadel, bo łatwiej się to zrzuca szpadlem. Czasami się coś tam zapcha, to jest zawsze lepiej. Dobra. Kolejna porcja. Jedziemy. Wcześniej załadowaliśmy pełno, trudno się to rozrzucało, bo się zatykał. Teraz zostawiliśmy trochę tył otwarty. Mam nadzieję, że będzie lepiej. W pierwszej poważnej robocie ciapek. Tutaj trochę mamy jeszcze, no ale świetnie się spisuje. Tutaj wziąłem próbkę ziemi jeszcze przed i po zrobimy. No to tyle, przesiadam się na 60 i kita. Zobaczymy, jak się spisuje. No rozrzut ma. Andrzej, zaczekaj. Się zastanawiam, czy nie za dużo leci. Weź no przykręć, bo chyba za dużo leci i nie dojedziemy do końca pola. Dawaj, kieruj pan. Może tyle, co? Dawaj, próba. Bo idzie ładnie. No to trójką próbuj. Teraz to zapiernicza trzeba, kurczę, biegiem go doścignąć. Idzie, idzie. I jedziemy. Sypie! Sypie, panie! Haha! Działa! Ha, ha.
Ładny widok, co? To już prawie drugi rozsiewacz skończony. Jeszcze jeden przejazd zrobimy i trzeba po załadunek jechać. Ładne zdjęcie by było. No to kita! Trochę załadowane już, rozsypane, ale powiem wam, że bez wspomagania to się ciężko jedzie. No i to jest porządna robota. Wapno na polu to podstawa. Kamera cała uwalona, ale czego się nie robi dla swoich widzów. Teraz słuchajcie, nie będę na razie, nie sypię tutaj szpadlem. Sprawdzę, jak on się osypuje. Z tej strony widać, że dobrze, a tutaj trochę z mojej prawej to gorzej. Chodzi o to, że chcę sprawdzić, czy można tę robotę robić w pojedynkę. Bo jeżeli tak, to byłoby fantastycznie. Tu się osypuje, ale to też pewnie wina tego wapna, że ono jest trochę mokre. O! Tutaj muszę te pospawać, albo tą taka cienka blacha, może to wymienię nawet. To za, nie ma co spawać nawet, to takie podarte jakieś, cieniutka. Ale zobaczymy, może nawet wystarczy ten profil od Regipsu. Wygląda na to, że można tą robotę robić samemu, jest nieco trudniej, ale zobaczcie, tamten początek był trochę trudny, ja nie miałem jak tego nagrywać, ale musiałem trochę sobie szpadlem pomagać. Natomiast to było pewnie to, co na wierzchu,
tego, to wapno i ono się po prostu trochę kleiło. Ale tutaj co widzę, to taśma ładnie prowadzi wszystko, to się osypuje, o. Tu zobaczcie też jakiś dołek, tam nie widzę z przodu. Ale idzie. Na razie nie pomagam, nie mam zamiaru. A tutaj stoję na takim zastawku jakimś. O. Tu musiałem jeszcze ten wał dostosować, bo byłem w sklepie, ale nie mieli takiej długości. No więc skróciłem go dokładnie o 17 cm. No i zdaję egzamin jak na razie. Tutaj przy zakręcie tylko mocniejszym jest jeszcze za długi, jakbym jeszcze te 3 cm obciął, byłoby całkiem super. No ale teraz muszę kupić wał do orkana, no chyba że ten styknie, ale to jeszcze będę musiał policzyć. Sęgło? O, i jedzie. Zobaczymy jak odsypuje. No, całkiem nieźle. Ja tam jeszcze zmniejszyłem ten wylot z tyłu tą kierownicą, a w ogóle to ją zgubiłem. Bośmy ją tam zostawili przy kręceniu i tyle. No i trzeba było ją znaleźć. No ale się znalazła. Tu na razie nie będę mu pomagał, nie ruszam nic. Zobaczymy na ile to się osypuje. Co do tego siewacza RCW2, to powiem tak, wiadomości na ten temat nie mam żadnych, nawet nie zdążyłem nigdzie się dowiedzieć cokolwiek na ten temat. Natomiast z pierwszych takich wrażeń, jakie tutaj przedstawia, no to muszę wam powiedzieć, na to moje gospodarstwo to jest świetna maszyna. Wymaga nieco kosmetyki, bo gdzieś tam jakiś spaw puścił, tam jakąś blachę trzeba dospawać, zupełnie drobiazgi. Także na pewno, no i co, odmaluję go na pewno, będę go malował na ten kolor co jest, nie wiem czy był jakiś inny, ale na tej co jest go pomaluję. Także odświeżę, będzie trochę czasu, to tutaj przy nim porobię, ale w pierwszej kolejności jest pole. Także zobaczymy co, a tutaj takie duperelki przy nim jak jakieś spawanie czy malowanie, no to już mogę sobie sam porobić, bo to nie jest żadna mechanika, tutaj się nic nie dzieje. Ciapek stoi, czeka, musiałem mu olej dolać, bo nie chciał podnosić. Aha, jeszcze słuchajcie, muszę, a propos, bo nie wiem co to jest, co to ja kupiłem, naprawdę, jeszcze mi nie dostarczyli specyfikacji żadnej. Nie wiem co to jest, dlatego mam tutaj reklamówkę. Weźmiemy sobie próbkę. O, dwie garści wystarczą. I proszę ja was do stacji z tą próbką. W poniedzieli zaraz pojadę. A tu patrzymy dalej jak to się osypuje. Tu na razie nie chcę za bardzo. Ale to jest kwestia tego, że jak on się wytrzęsie tutaj, to on będzie się osypywał coraz bardziej i coraz więcej. Ale na razie nic nie ruszam. Zobaczymy jakie będą efekty. Kompost. Tutaj ten kawałek teraz jedziemy. Należówka. No i tu ciapek. A ciapek miał jeszcze dzisiaj, słuchajcie, dodatkową robotę. Tylko były potrzebne dwie ręce. No i zapomniałem o kamerze przez to. Ale tutaj w tym kawałku na włoczni, która jest, leżała taka spora osika. Także podniosłem, przesunąłem, rzuciłem na bok i tutaj też jeszcze to zawapnujemy. No i będzie robota potem jeszcze z talerzówką do tego.
się wszystko ładnie osypuje, także jest fajnie. W sumie tą robotę można robić w pojedynkę. No, jak się prezentuje żółta 60 z zielonym RCW? Bo mi się podoba. I o to chodzi. Ładnie sypie. Kwestia tutaj ustawień takich pod odpowiednie wapno, żeby tą, no czy chcemy dużo, czy chcemy mało. Także tutaj tą lukę się z tyłu reguluje. Tu mam akurat właśnie kierownicę od tego. No i ogólnie to słuchajcie, na dzisiaj koniec. Rozsypiemy to, co tutaj zostało. Także myślę, że dzisiaj żeśmy wysypali jakieś 15 ton. Nie wiem, ile wychodziło na hektar, ale coś tam wyszło. Resztę dokończę w przyszłym tygodniu. Nie wiem, czy będę robił z tego filmik. Się okaże. Ale tymczasem to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!